Zakończył się Jarocin Festiwal 2022. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z jakości tego festiwalu, a przede wszystkim z frekwencji, jaka była, bo bodajże rekordowa, około 20 tysięcy osób. To tyle osób nie było na jarocińskich festiwalach, myślę, nawet w tych najlepszych czasach. Także jesteśmy zadowoleni, bo to nie ma nic za darmo. To się wiąże z tym, że była dobrze przygotowana infrastruktura, dobre boisko ze świetną murawą pod festiwal, świetna łąka pod pole namiotowe, pole kempingowe, parkingi. A najważniejsze to jest przecież muzyka. I ta muzyka rzeczywiście była świetna i dlatego tyle osób tutaj przyjechało, wybrało właśnie Jarocin, bo jest połączenie jakości infrastruktury z doskonałą polską muzyką, która tutaj dominowała przez 4 dni. I grały te kapele, które startują, jak i te, które od wielu lat już grają na polskich scenach muzycznych. Dla mnie najatrakcyjniejszą częścią to była ta w amfiteatrze, czyli Jarocińskie Rytmy Młodych, gdzie zagrało 5 najlepszych finalistów, którzy rzeczywiście wszyscy byli bardzo dobrzy, reprezentowali inne gatunki muzyki, czyli to, co w Jarocinie zawsze było. Tutaj grało się wszystko, to, co grało się gdzieś tam w Polsce. Tu mogą zagrać młode kapele to, co chcą, jak chcą, bez dyktanda jakichś telewizji, mediów, po prostu to, co lubią grać. I te kapele, które tutaj zagrały, rzeczywiście pokazały wysoki poziom, jak również to było w zeszłym roku. No i kolejne 3 dni festiwalu, gdzie grały najlepsze kapele polskie, które zgromadziło ponad 20 tysięcy osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a przede wszystkim też no, jesteśmy z gości zadowoleni, dlatego że goście nie przysporzyli nam praktycznie żadnych problemów. Jeżeli mieliśmy jakieś drobne problemy, to nie z gośćmi, którzy do nas przyjechali na festiwal. Doszło do 2 incydentów. Jeden to pomnik profesora Szyszki, który został polany czerwoną farbą, ale nie ma zgody na wandalizm i dewastację mienia publicznego. Jutro burmistrz podczas briefingu prasowego będzie ten pomnik czyścił, bo nie może być naszej zgody na to, żebyśmy do takich aktów doprowadzali, bez względu na to, jakie mamy poglądy w danych rzeczach. Pewien poziom dyskusji publicznej i poszanowania wspólnej własności musi być. Drugi incydent też miał miejsce na strefie przygotowanej przez organizatora firmy Good Taste Production, na strefie, na którą zostali zaproszeni przez organizatora goście, nie tylko burmistrz czy niektórzy mieszkańcy Jarocina, ale też osoby z całej Polski, które współpracują z tą firmą. No i niestety tutaj jeden z radnych opozycji, który był pod wpływem alkoholu, nie posiadając przepustki, wszedł na tą strefę, zaznaczam na miejsce, gdzie to była prywatna strefa, nagrywał filmy, robił zdjęcia osobom prywatnym, które uczestniczyły tak naprawdę w prywatnym przyjęciu organizowanym przez firmę Good Taste Production. Podchodził do bemarów, otwierał, nagrywał, jakie są potrawy. No zupełnie tego zachowania nie potrafię zrozumieć. Jeśli był głodny, czy chciał zjeść, na pewno jeśli by zapytał, to byśmy go tam zaprosili, poczęstowali i porozmawiali, tak jak chociażby dziennikarzy lokalnych, którzy też na nasze zaproszenie tam się znaleźli, aby wypić ciepłą herbatę i zjeść. Radny, który wszedł na tą strefę, insynuuje, że miasto płaciło za sfinansowanie tej strefy. To jest nieprawda. Urząd Miejski nie zapłacił ani złotówki za tą strefę. Tak jak powiedziałem, organizatorem tego miejsca, tego przyjęcia była firma, która organizowała festiwal. Mogę zrozumieć też rozgoryczenie niektórych osób, które kiedyś były odpowiedzialne za festiwal i ten festiwal po prostu się nie sprzedawał, przychodziła na niego garstka ludzi, więc ten sukces może ich po prostu boleć, ale szkoda, no bo robią to ze szkodą przede wszystkim dla festiwalu i dla tego wydarzenia, robiąc afery tam, gdzie ich nie ma. Dziękujemy wszystkim festiwalowiczom i zapraszamy w roku 2023 na Jarocin Festiwal.